To na początku powiem, że w ogóle dzisiejsze wystąpienie zawisło dzisiaj prawie na włosku i to dosłownie, bo dzisiaj będąc w łazience, patrząc na siebie w lustrze i położyłem piankę do golenia, prawda? Wziąłem maszynkę i był pierwszy ruch i wtedy zrozumiałem, jak ja przyjdę na męskie gadanie bez zarostu, nie? Jak to w ogóle, jak to jest do zaakceptowania, no ale w końcu stwierdziłem, że dam radę bez zarostu przyjść tutaj i oto jestem. Naprawdę możecie mi bić brawo za odwagę, nie mam zarostu, jestem tutaj kompletnie gładki. Udało mi się do końca skończyć moje golenie. A tak jak Agata mówiła, prowadzę od kilku lat firmę produkującą kapsuły do floatingu. Oprócz tego mamy też miejsce Flotarium, to jest nasze logo, które mieści się na placu Wolnica 4, więc i tam też można skorzystać z naszej kapsuły. Co to jest floating? Floating to jest sposób odcięcia się od bodźców zewnętrznych. Po to, i to jest wejście w stan wolny od zewnętrznych bodźców. I to się korzysta się z tego przede wszystkim, żeby się zrelaksować i zregenerować, ale możliwości tego wykorzystania jest bardzo dużo. I jestem przekonany, za każdym razem jak wychodzę z kapsuły, to zastanawiam, dlaczego jeszcze tak mało osób o tym wie. I jestem przekonany, że za kilka lat to będzie niezwykle popularne. Ale tyle na ten temat. Możecie wziąć sobie ulotkę, tutaj przyniosłem. I po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. To jest takie doświadczenie unikalne, że trudno o tym mówić, trzeba skorzystać z kapsuł, żeby wiedzieć, o co chodzi. A o czym będę dzisiaj mówił? Będę mówił właśnie o tym, jak przez te kilka lat prowadzenia biznesu zrozumiałem, czym jest prawdziwy sukces i prawdziwa porażka. Jak to się zaczęło? Pod koniec moich studiów, studiowałem psychologię, stwierdziłem, że najlepszy sposób, żeby osiągnąć niezależność, czy to niezależność finansową, niezależność dysponowaniu własnym czasem, niezależność w tworzeniu miejsca swojej pracy zawodowej, a nie pod kątem pracodawcy, z którym się nie zgadzam, jest po prostu założenie biznesu. I szukałem pomysłu. Miałem dużo pomysłów. Pierwszy raz, jak spróbowałem floatingu, stwierdziłem, że to jest to. Nie dość, że to jest nisza na rynku polskim, nie tylko polskim, to jest po prostu niesamowite doświadczenie, które przynosi korzyści i jest zgodne gdzieś tam z moimi zainteresowaniami. No i to tak wyglądało, że na początku postanowiłem kupić taką kapsułę, ale na szczęście spotkałem Adriana, który powiedział, że może zrobić taką kapsułę. Stwierdziłem, o kurczę, no to zróbmy kapsułę, nie? I zaczęliśmy tutaj dyskutować o tym, zrobiliśmy plan, tworzymy kapsułę, założyliśmy spółkę, produkujemy, sprzedajemy, promujemy ją i w ogóle wszyscy się cieszą, tak? Za dwa lata jesteśmy wielką firmą, mamy dużo pieniędzy. Wszystko wyglądało bardzo super. I co się okazało, że rzeczywistość nie jest taka prosta, jak się na początku wydaje, i to jest chyba standard, że na początku coś wydaje się proste, a później się okazuje, że to jest bardzo złożone. I szybko musiałem zweryfikować swoje oczekiwania i plany, zwłaszcza, że po prostu byłem zielony w biznesie, tak. Oczywiście szkoliłem się, dużo czytałem, radziłem się, ale nie miałem realnego doświadczenia biznesowego, które jest po prostu, jak tego nie masz, to zwłaszcza, że skoczyłem na bardzo głęboką wodę. To znaczy produkcja kapsuły, w ogóle stworzenie nowego produktu od początku. Wydawało mi się, że to jest bardzo proste, jednak nie. Więc zastanówcie się, jeśli chcecie się tym zajmować, bo ja teraz jak sobie o tym myślę, to nie wiem, czy mając tą wiedzę co teraz, podjąłbym taką decyzję. Na szczęście nie wiedziałem, skończyłem w tą głęboką wodę i musiałem szybko się nauczyć pływać. I teraz ten brak doświadczenia skutkował tym, że było bardzo dużo, popełniłem bardzo dużo błędów. Moim zdaniem to też spowodowało kilka takich kluczowych kryzysów. I teraz to nie chodzi o te problemy i te kryzysy, bo problem jest po to, żeby go rozwiązać. Kryzys może być rozwojowy. To, o czym chcę opowiedzieć, to jest to, jak na te problemy i te kryzysy reagowałem. A reagowałem stresem, reagowałem negatywnymi emocjami. To było bardzo dla mnie duże obciążenie. Bardzo wziąłem dużą odpowiedzialność na siebie. I wpadałem często w takie właśnie błędne koło stresu, polegające na tym, że się denerwujesz czymś. To powoduje, że nie możesz efektywnie rozwiązać czegoś, rozwiązać problemu, a to ci zwiększa stres. Na szczęście w ogóle kapsuła do floatingu służy temu, żeby się relaksować, więc wybrałem bardzo dobry przedmiot biznesowy. Między innymi floatingi pozwoliło mi tutaj zmienić coś sobie, o czym zaraz opowiem. Ale dochodziło do tego na przykład,
tak to mnie biznes zaangażował i tak stresował, że mój umysł działał w śnie nawet, to znaczy to było bardzo dziwne doświadczenie, po prostu kładłem się spać i wchodziłem w taki stan pogranicza snu, taki płytki sen, gdzie mój umysł non stop pracował i analizował problemy, czajcie? I tak, wstawałem po dwóch godzinach i czułem, wiesz, słyszałem, że mój umysł po prostu analizuje i musiałem po prostu przez chwilę się uspokoić i wtedy dopiero pójść spać. Nie mogłem się skupić, jak się spotkałem z bliskimi, cały czas analizowałem te problemy. I teraz miałem do wyboru, albo zrezygnuję z biznesu, bo się tutaj po prostu szybko wypalę, albo dostosuję się do tych wyzwań. Tak. Albo dostosuję się do tych wyzwań i zmienię tak coś sobie, co pozwoli mi efektywnie działać. Więc i wybrałem tą drugą drogę. Dlatego tutaj jestem w sumie, bo jakbym pewnie zrezygnował, to nie wiem, co bym robił. I co było to tym, co pozwoliło dostosować mi się do tych trudnych warunków, to jest takie kluczowe dla mnie słowo, jakim jest akceptacja. Akceptacja. Akceptacja, czyli zrozumienie, że świat nie jest po to, żeby spełnić wasze oczekiwania. Nie? Świat nie jest po to, żeby spełnić wasz obraz, jaki chcecie, żeby był. Tak? Ludzie są, jacy są, a nie są tacy, jak wy chcielibyście, żeby byli. Tak? Po prostu. To jest akceptacja tego, że nie wszystko zależy ode mnie. Ja mogę siać, ale nie znaczy, że zbiorę plony. Rolnik tak najlepiej rozumie, bo on może zrobić wszystko zgodnie z zasadami sztuki, ale to, czy osiągnie te plony, to zależy od warunków, które są od niego niezależne. I teraz to jest akceptacja właśnie tego, że w biznesie jest możliwa porażka i o tym się rzadko mówi. Dlaczego? Bo my widzimy historię sukcesu. W ogóle cały czas porażka w gdzieś tam mentalności polskiej jest uznawana za coś nisko ocenianego, jako coś właśnie, słyszymy tylko o historiach sukcesu, to się powoli zmienia, na przykład w Warszawie jest organizowana, nie pamiętam jak się nazywa, konferencja poświęcona porażkom, że przedsiębiorcy po prostu opowiadają o swoich porażkach. W Stanach na przykład porażka jest uznawana za coś jako forma nauki, tak, i jako wpisana w tworzenie biznesu. Więc to, co przyszło, gdzieś co odkryłem w sobie, przez te 3 lata, to jest akceptacja porażki. To ma niesamowitą siłę. W ogóle akceptacja rzeczywistości takiej, jakiej jest. I wtedy nagle zmieniasz perspektywę. Problem nie staje się problemem, tylko szansą, tak? Jeśli jest jakiś w kapsule, pojawia się problem, to jest szansa jej udoskonalenia, nie? Czy w usłudze, to ja mam informację od rzeczywistości, jak coś zmienić. Jeśli ktoś nie spełni moich oczekiwań, współpracownik, wspólnik i się na początku znerwuje z tego powodu, to później się okazuje, że to jest bardzo dobre, bo ja dzięki temu odkryłem, jaki on jest i mogę budować prawdziwą relację opartą o prawdę, a nie o moje wizje i oczekiwania. Więc akceptacja ma niesamowitą siłę. Jest to bardzo prosta rzecz, a jednocześnie tak skomplikowana, czy tak trudna. Dlaczego? Bo musisz walczyć z swoim ego, musisz walczyć ze swoją perspektywą. Akceptacja to jest jeden akt przyjęcia rzeczywistości takiej, jakiej jest, a jednocześnie jest to tak bardzo trudne. Ale jak już to zrobisz, to zaczynasz skupiać się na rzeczach, na które masz wpływ, a nie analizujesz rzeczy stracone, nie wyobrażasz sobie, jakby to było, jak ci się nie uda, jak nie zrealizujesz tego celu, tylko po prostu akceptujesz to, jak jest i skupiasz się na działaniu, na którym masz wpływ, tak, na tu i teraz. I akceptacja to jest jedna strona tej mojej zmiany, która nastąpiła przez te 3 lata, która pozwoliła mi efektywnie działać w biznesie. Drugą rzeczą to jest budowanie swojego życia i biznesu na wartościach. I co rozumiem przez wartości? Rozumiem odpowiedź na pytanie, po co ja tu w ogóle jestem? Dlaczego ja to w ogóle robię? Tak? To jest pytanie jak pod tytule dzisiejszego spotkania. To jest pytanie o twoje powołanie. To jest miejsce, gdzie się rodzi pasja, które już nie wymaga uzasadnienia. I te wartości to jest właśnie to jest coś, co uniezależnia cię od czynników zewnętrznych, bo zawsze tak rozumiem wartości, że to jest takie najgłębsze pragnienie, które zawsze w jakiś sposób możesz realizować i to już nie masz tutaj uzasadnienia, bo jeśli na przykład chcesz się rozwijać, to jest twoja główna wartość, to rozwijać możesz się wszędzie. Nie masz usprawiedliwienia, że musisz mieć coś, żeby się rozwijać. Tak? Tym drugim komponentem są wartości. I akceptacja plus wartości to tworzy dla mnie
definicji sukcesu, którą się kieruję. Jest to definicja, trochę przekształcona definicja sukcesu, którą poznałem u takiego trenera koszykówki Johna Woodena. Możecie obejrzeć jego prezentację na TEDzie, na portalu TED. I ta definicja brzmi, że sukces to jest spokój umysłu, który osiągniesz wtedy, jak to jest spokój umysłu, który osiągasz wtedy, kiedy wiesz, że zrobiłeś wszystko, co w swojej mocy. Sukces jako spokój umysłu, jaki czad. Jak sobie to, jak to odkryłem, to zobaczymy, okej, ja tego właśnie potrzebuję, takiego sukcesu potrzebuję, spokoju umysłu. Czyli ten sukces to nie jest realizacja celu. To jest niesamowite, jak się o tym pomyślicie. Nie, to nie jest tak, że sobie wyobrażacie coś, że coś realizujecie, jeśli to zrealizujecie, to osiągniecie sukces. Nie, to jest spokój umysłu, wtedy, który osiągasz wtedy, kiedy realizujesz to, co dla ciebie najważniejsze, tyle, ile możesz, w pełni swoich możliwości. I przy takiej definicji sukcesu nie ma żadnych usprawiedliwień. Jeśli nie ma usprawiedliwień, to znaczy sukces jest zawsze w zasięgu twoich możliwości. Bo to jest definicja tego, tak? Tutaj sukces nie jest zależny od okoliczności zewnętrznych. Zawsze jest tak, że możesz go zrealizować, bo to chodzi o twoje możliwości aktualne, które teraz są. I nagle cel na przykład paradoksalnie nie jest, staje się środkiem, a nie celem. Dzięki temu się stajesz niesamowicie elastyczny w biznesie i w życiu. To znaczy, jak ja na przykład postawię cel i mam jakiś plan, jak go zrealizować, to często popełniony błąd moim zdaniem polega na tym, że ja się bardzo trzymam tego celu. Bo jeśli uznam, że go nie zrealizuję, to dla mnie porażka. A skupienie na wartościach mówi ci, ej stary, zobacz, może trzeba zrezygnować z tego celu, bo tutaj zrealizujesz inaczej te wartości. Cel staje się środkiem, wyznaczasz drogę, ale te wartości realizowane są tu i teraz, na co dzień, tak? I nagle się wszystko kompletnie zmienia, bo nagle się skupiam na aktualnym działaniu, jestem bliski flow. To aktualne działanie jest dla mnie sensem. Tam, gdzie jest, to jest to, gdzie powstaje pasja, powstaje powołanie i powstaje coś niesamowitego. Efektem są wtedy właśnie w biznesie pieniądze, uznanie, ale ty tego nie szukasz. To jest efekt tego, co ty dobrze robisz w tym momencie. I to tyle trzeba, żeby osiągnąć sukces prawdziwy. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Chyba tyle. Tego wam życzę właśnie. Odkrycia najgłębszych waszych wartości, najgłębszego sensu i akceptacji tego, czego nie możecie zmienić. Tyle to wystarczy, żeby mieć spokój.